zaczekamy jeszcze te parę minut. To niemal komplet kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy 15 marca powalczą o głosy wyborców. Obecni tutaj kandydaci z naszych list zostali zarejestrowani dnia wczorajszego. Polskie Stronnictwo Ludowe już odtrąbiło pierwszy sukces. Ludowcy zarejestrowali kompletne listy kandydatów we wszystkich okręgach. Tego w wykonaniu PSL jeszcze w Zielonej Górze nie było. Historia tego nie pamięta, jednak wkraczamy do miasta zupełnie nowymi twarzami. Na listach reprezentanci różnych środowisk, osoby znane i polityczni debiutanci, społecznicy, przedsiębiorcy i przedstawiciele oświaty. Od najmłodszych do najstarszych, od działaczy społecznych, od pracowników samorządowych, nauczycieli, przedstawicieli związków zawodowych. Naprawdę myślę, że na naszych listach każdy znajdzie coś dla siebie. Wśród kandydatów PSL, o czym już informowaliśmy w Kronice Lubuskiej, pojawił się Artur Hebda, przez wiele lat człowiek SLD. Hebda już nie komentuje swojego odejścia z lewicy, ale zaznacza, że nie zrobił tego dla pierwszego miejsca na liście PSL. Jest drugi. Więc jednym z naszych podstawowych postulatów będzie to, że będziemy korzystali z konsultacji. Nie chcemy być władzą arogancką i niegrzeczną. Kandydaci PSL dziś złożyli również publiczne przyrzeczenie. Godnie reprezentować mieszkańców. Przyrzekamy. Przedstawili swój dekalog. Na liście 10 przykazań ludowców można znaleźć m.in. propozycję obniżki diety radnych o 1/4 i zmniejszenie o połowę członków Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tych zadań nie musi rozwiązywać 17 osób. To są konkretne pieniądze. Mówiliśmy przecież o tym, że w tym nowym mieście połączonym będziemy liczyć złotówki, bo mamy wiele zadań. PSL liczy, że wprowadzi do ratusza 5, może 6 radnych.